Aż trudno sobie wyobrazić, że matka wykorzystywała swoje maleństwo w kołysce, by porwać inne dziecko i skrzywdzić je, bo przecież to właśnie zrobili. Trudno nawet wyobrazić sobie w tej sytuacji mężczyznę. Nie była dobrą matką. Nie przeszkadzało jej, że zabiera synka na polowanie na ofiary. Nie widziała w tym nic złego. Postrzegała tę całą sytuację zupełnie inaczej niż my.